nie ma jak sięgnąć, nie? Bilecik to trzeba... Twierdzenie jakieś... Oczywiście. Twierdzenie. Nie wyskoczyło nic, nie? Jak może sobie chwilę zabrać? No to może nie ma w takim razie. Jak nie wyskoczyło, to nie wiem. Ja nie wiem, bo ja po prostu zawsze... No my zawsze dostajemy jakby gotowe z biura. Nie chcę nam jej powiedzieć. No już się czaiło. Najczęściej pracodawca zwraca takie koszty, ale i tak no, jest to naprawdę droga inwestycja. Ale ponieważ most kosztował 20 miliardów koron szwedzkich, no to też nic dziwnego, że trzeba zapracować na to, żeby ta suma się zwróciła. No bo to oczywiście jest inwestycja. I to bardzo dobra inwestycja, bo mnóstwo ludzi z tego korzysta. Ludzie jeżdżą samochodami, ludzie jeżdżą pociągiem, który jedzie pod nami obecnie. My zostawiamy za sobą Malmo, oczywiście przed nami Kopenhaga, a pomiędzy nami tutaj, pomiędzy jest cieśnina Öresund. Sund po polsku, ale właśnie tak w tych nordyckich, skandynawskich językach mówi się Öresund. I most, a właściwie całe połączenie Öresund to jest to, o czym teraz jedziemy. Dlaczego połączenie? Dlatego, że to nie jest tylko most, ale most, droga po sztucznej wyspie i tunel na końcu. A dlaczego to tak wygląda? Dlaczego nie można było zbudować jednego długiego mostu? Bo to wcale nie chodzi o jakieś względy konstrukcyjne, to byłoby możliwe, ale jednak zdecydowano, że lepiej rozwiązać to inaczej. Przed nami są takie bardzo wysokie pylony, one mają ponad 200 metrów wysokości. I zdecydowano, że te pylony nie powinny znajdować się zbyt blisko Kopenhagi. Dlatego, że zaraz przy wjeździe do Kopenhagi jest lotnisko Kastrup, bardzo duże lotnisko, które obsługuje naprawdę tysiące połączeń wręcz dziennie i miliony pasażerów. Tam jest 5 ogromnych terminali, stąd też po prostu takie pylony wysokie byłyby zagrożeniem dla samolotów. I zdecydowano się przesunąć ten most bardziej w stronę Malmy, natomiast dalej jest właśnie już taki bezinwazyjny, bezkolizyjny fragment, czyli ta droga płaska po sztucznej wyspie, usypanej specjalnie na ten cel z materiału z dna ciśniny, utwardzonej, no i po prostu dokształconej tak, żeby można było tam przeprowadzić drogę i ruch, a później właśnie jeszcze tunel, który wykonywano tutaj metodą drążeniową. I też dosyć w ogóle głęboki, dlatego że nad tunelem też musi być możliwe przepłynięcie żeglugi. Natomiast tutaj pod mostem też jakieś statki przepływają. Także specjalnie właśnie jest takie przewyższenie duże, 57 metrów nad poziom wody, po to, żeby można było spokojnie tutaj sobie żeglować. Nawet duże statki są w stanie przepłynąć tutaj pod mostem, ale mniejsze jednostki również tam od drugiej strony nad tunelem sobie spokojnie żeglują. O, i mamy te filary właśnie, a za drugim filarem kawałeczek jest granica pomiędzy Danią a Szwecją. I to wygląda tak, że oczywiście ta inwestycja jest szwedzko-duńska. Finansowaniem tego projektu zajęło się takie konsorcjum, które założono już w 1992 roku, bo to już wtedy padła decyzja o budowie mostu, o stworzeniu takiej inwestycji. W 2000 roku ten most otwarto, czyli troszeczkę to trwało. Było takie bardzo
to, że otwarcie, na które przyjechała królowa duńska i król szwedzki, oni się tu na środku spotkali, był bieg, był przejazd przez most taki bardzo uroczysty i potem właśnie to połączenie otwarto. I tutaj mamy mniej więcej 5 i chyba pół kilometra po stronie szwedzkiej, a reszta tego połączenia jest po stronie duńskiej, a całe połączenie ma 15,9 km. Z czego most to prawie 8 km, droga po sztucznej wyspie 4 km i potem jeszcze jest tunel prawie 4 km. I no i jesteśmy w Danii. Także tak płynnie bardzo przechodzimy do kolejnego kraju. Tutaj oczywiście ta granica jest taka, no właśnie, płynna. Z drugiej strony, jak będziemy jechać, to wjedziemy na most, a dopiero na końcu są bramki i trzeba zapłacić, także no bez płacenia się po prostu nie wyjedzie. Oblicza się, że do 2036 roku prawdopodobnie te opłaty się zwrócą. Po prawej stronie jest taka wyspa też, to jest wyspa, która się nazywa Saltholmen, czyli wyspa soli, a ta wyspa, na którą my za chwilkę sobie będziemy wjeżdżać, to jest wyspa pieprzu, Pepperholmen. I ta wyspa soli po prawej stronie, ona jest wyspą naturalną. Jak sobie popatrzymy na nią, ona jest taka ładna, zielona, to jest rezerwat przyrody, to jest bardzo unikatowy ekosystem. Był plan taki, żeby właśnie przez tą wyspę most przejeżdżał, przechodził, natomiast ekolodzy bardzo się zbuntowali i absolutnie nie pozwolili w tę wyspę ingerować, ze względu na to, że bardzo dużo właśnie unikatowego ptactwa też przelatuje tutaj, właśnie migruje przez tę wyspę, więc jest to takie siedlisko też ciekawych okazów ptaków, no i też roślin, stąd też właśnie no, nikt nie chciał się z ekologów zgodzić na taką ingerencję w to środowisko i dlatego też usypano właśnie sztuczną wyspę. No i to był taki trochę eksperyment właściwie. Ludzie nie mieli pojęcia tak naprawdę, co się z tym środowiskiem będzie działo, czy to będzie taka jałowa ziemia, właśnie taki suchy materiał gdzieś tam posypany. No ale koniec końców właśnie to się świetnie przyjęło i natura jakoś sama sobie zaadaptowała tą wyspę. I proszę zobaczyć, że ona już w tym momencie jest cała piękna, zielona. To jest w ogóle rezerwat przyrody. Tutaj też się rozwinęła bardzo unikatowa przyroda. Rosną tutaj orchidee, chyba ze 30 rodzajów różnych orchidei. Wykonywane tutaj zostały właśnie różne takie badania przez biologów i stwierdzono, że jest to bardzo, bardzo różnorodne środowisko. I w tej chwili też ta wyspa działa bez ingerencji człowieka. Jedyna ingerencja to jest przejazd samochodów. Natomiast nie wolno stąd wysiadać, jeśli oczywiście się nic nie dzieje, no nie wiem, z samochodem, no bo jak jest jakiś wypadek czy cokolwiek, no to oczywiście można zjechać na taki pas specjalny bezpieczeństwa. Natomiast poza tym, no to nic tutaj absolutnie nie wolno w tą wyspę ingerować, ona jest rezerwatem przyrody i też jest naprawdę niesamowicie unikatowa, bo tak jak mówię, rozwinęła się sama. O, tutaj właśnie można zjechać i dalej jest też stanowisko do lądowania dla helikoptera, gdyby coś się stało. O, już Kopenhaga przed nami wyrasta, także już widać troszeczkę. Natomiast pociąg, który jeździ pod mostem, on teraz się z nami zrównał. Pociąg po lewej stronie, pociąg, tak jak mówiłam wczoraj, mniej więcej 20 minut mu zajmuje przedostanie się z centrum Malmy do centrum Kopenhagi. Także bardzo szybki przejazd. Dziennie około 33 tysięcy pasażerów jeździ tutaj tą trasą. No bo oczywiście, tak jak mówię, ludzie do pracy, ludzie też do szkoły. W Kopenhadze jest wielki uniwersytet, więc też sporo ludzi po prostu mieszka w Malmy, bo tutaj jest taniej i dojeżdża sobie do szkoły właśnie do Kopenhagi. Ale też po prostu ludzie jeżdżą na weekendy jako turyści, powiedzmy, no bo Kopenhaga jest też pięknym i bardzo nęcącym ludzi miastem, stąd też dużo po prostu przyjeżdża tutaj dla rozrywki sobie, żeby popodziwiać trochę to, co ciekawego ma Kopenhaga do zaoferowania. No i też pociąg jedzie w są dwie nitki
torów w jedną i drugą stronę oczywiście. I teraz jak mamy tunel, to też widać, że są dwa wjazdy dla pociągu i dwa wjazdy dla samochodów, czyli cztery nitki tunelu i bardzo też bezkolizyjnie się jedzie, bezpiecznie. W ogóle tunel się świetnie sprawdza. Nigdy nie został zalany, nic tutaj się absolutnie nie dzieje, nie przecieka, nie wiem, nic absolutnie nie wskazuje na to, żeby ten tunel miał jakieś problemy. Oczywiście to jest nowa inwestycja. Cała historia serialu zaczyna się od tego, że na środku mostu znalezione jest ciało, ciało zabitej osoby. Kiedy przyjeżdża policja i pogotowie i cały oczywiście sztab służb, okazuje się, że to ciało jest przecięte na pół w miejscu, gdzie właśnie przebiega granica pomiędzy Danią a Szwecją. I całą sprawą właśnie zajmuje się tych dwóch policjantów. I oczywiście to się dalej toczy, oni rozwiązują kolejne zagadki, ale ten serial jest tak niesamowicie, trzyma w napięciu, tyle jest różnych zwrotów akcji i właśnie takich totalnych, niespodziewanych rzeczy, że naprawdę niesamowicie ciekawie się go ogląda i bardzo polecam. Jest dużo scen też z Malmy i z Kopenhagi, więc jak się chce powrócić do tego, co się tutaj na wycieczce widziało, no to właśnie tym bardziej miło się ogląda takie fragmenty. Most nad Sundem się nazywa i na pewno gdzieś po sieci krąży. A my już jesteśmy w Kopenhadze, po lewej stronie jest właśnie lotnisko Kastrup, te budynki po lewej to są już takie budynki związane z lotniskiem. Natomiast po prawej stronie jest port i zaczyna się miasto. Port taki jachtowy, duży. Po prawej stronie też taki ciekawy bardzo budynek, trochę przypominający stojący w porcie statek, prom taki. Tutaj po prawej teraz go ładnie widać. No to taka właśnie ciekawa architektura duńska, która wykorzystuje różne niekonwencjonalne rozwiązania, powiedzmy. Thank you.